Mieliście kiedyś tak, że chcieliście wypunktować jakąś grupę frajerów strzelających właśnie w ten sposób z palca, a jedyne co wam w życiu tak naprawdę wyszło, to włosy. Czym się w ogóle różni strzelanie z palca od strzelania palcem? Ponieważ różnica jest dosyć duża. To schorzenie ma kilka nazw, bo możemy je określać jako palec trzaskający, zatrzaskujący, palec klikający, palec przeskakujący. Po angielsku ma kilka nazw również, bo jest to trigger finger albo snapping finger. Trigger finger chyba najlepiej oddaje, w jaki sposób ten palec się zatrzaskuje, ponieważ trigger to jest spust, jak w pistolecie. Żeby w ogóle omówić, czym jest palec zatrzaskujący, trzaskający i schorzenie ortopedyczne, najpierw wam muszę wytłumaczyć, na czym w ogóle polega ruch palców i dzięki czemu on się odbywa. I teraz tak, postaram się wam wytłumaczyć, w jaki sposób ruszają się palce. Na razie zostawimy prostowniki w spokoju, ponieważ nie mają one zbyt dużo wspólnego z palcem zatrzaskującym. Problemem tutaj są zginacze. To, co sprawia, że palce się zginają, zarówno pierwsze cztery, czy w zasadzie od drugiego do piątego palca, bo w ten sposób się liczy i kciuk, są dwa ścięgna, zginacze powierzchowne i głębokie. Kciuk akurat ma długi i krótki, ale one przebiegają bardzo podobnie, jest to tylko kwestia nazewnictwa. I to, co sprawia, że palce się kurczą, jest ruch brzuśców, w zasadzie skurcz brzuśców, które znajdują się mniej więcej w tej części po przyśrodkowej stronie przedramienia i po stronie dłoniowej. Tutaj jest brzusiec, który kurczy się, natomiast ścięgno, które wychodzi z brzuśca, łączy się, włókienka, które łączą się, tworząc ścięgno, ciągną się przez całe przedramię, aż do końca, aż do paliczka dystalnego albo paliczka środkowego, ponieważ są dwa ścięgna. Tutaj użyjemy przykładu tylko jednego z nich. Gdyby nie było odpowiednich struktur, które prowadzą ścięgno, przytrzymują je w danych miejscach, w momencie zgięcia, czyli pociągania ścięgna za paliczek dystalny, tworzyłaby się cięciwa. Są natomiast pewne struktury, zwane troczkami bądź też więzadłami. W tym przypadku na przykład mówimy o więzadle poprzecznym nadgarstka. Tutaj mówimy o troczkach. To są struktury również włókienkowe, ale które mają za zadanie ustabilizować ścięgno, tak żeby jego ruch odbywał się raz, że z mniejszą siłą, ponieważ działają trochę jak bloczki, jak na przykład bloczki na budowie albo bloczki na statku. W tym miejscu macie filmik, link do filmu, który w sposób genialny opisuje moim zdaniem sposób działania bloczków i to, jakim genialnym wynalazkiem same w sobie są właśnie bloczki. Na wysokości nadgarstka ta struktura włóknista nazywa się więzadłem poprzecznym nadgarstka albo troczkiem zginaczy i ona sprawia, że ścięgno przyczepione jest w zasadzie, przechodzi pod spodem i anulujemy w tym momencie pierwszą cięciwę. W tym momencie będą to imitować produkty, które można dostać w większości sklepów, czyli na przykład gumka recepturka. I teraz tak. W momencie, kiedy działa więzadło poprzeczne nadgarstka, jedna cięciwa jest anulowana. Powstaje taka mniejsza, na mniejszym odcinku, natomiast wciąż jest ona obecna. W normalnych warunkach oczywiście wciąż to nie występuje, dlatego że mamy struktury zwane troczkami. Pierwszy troczek, troczek A1, występuje mniej więcej na tej wysokości i to jest właśnie taka okolica, gdzie pacjenci najczęściej mają dolegliwości bólowe. Dlatego, że ścięgno prześlizgując się pod pierwszym troczkiem działa na nie z dosyć dużą siłą. I dlatego to zgrubienie najczęściej pojawia się w tym miejscu, ewentualnie troszkę dalej. W momencie, gdy dołożymy jeszcze pozostałe struktury, które mogą stabilizować ścięgno w trakcie ruchu, okazuje się, że wtedy, kiedy brzusiec działa, ciągnie za ścięgno, dochodzi do zgięcia palca, to w zasadzie generalnie cięciwa nie powstaje. I tak też jest w warunkach prawidłowych. Minusem działania bloczków jest to, że w miejscu, gdzie występują bloczki, czyli przykładowo na wysokości więzadła poprzecznego nadgarstka albo troczka A1, dochodzi do dość dużych sił, sił tarcia. Normalnie pochewki wypełnione są małą ilością
płynu maziowego nawilżacza, który sprawia, że te ścięgna gładko się prześlizgują. Ale niestety prawa fizyki wciąż działają, co powoduje, że w miejscu zagięcia ścięgna na jego drodze dochodzi po prostu do sił tarcia, które drażnią zarówno ścięgna na danym odcinku, jak i sam troczek czy też więzadło. Najczęściej dolegliwości występują u pacjentów na wysokości więzadła poprzecznego nadgarstka, wtedy mówimy o zespole ciosi nadgarstka, o tym przy innej okazji, albo na wysokości troczka A1. Tutaj niestety gumeczki nie mogę założyć, ale ten troczek występuje mniej więcej w tej okolicy. I to jest takie miejsce, gdzie cięciwa jest niwelowana w największy sposób, bo te pozostałe troczki działają już pod mniejszym kątem i dolegliwości w przypadku palca dalszoustępującego najczęściej występują w tym miejscu. Dlatego, że w momencie, kiedy dochodzi do pociągania ścięgna za policzek dystalny, do zgięcia, w tym miejscu pojawia się gulka. I my dopiero musimy użyć odpowiedniej siły po to, żeby to zgrubienie na ścięgnie wprowadzić z powrotem pod troczek A1. Teraz, skoro już wiemy, jakie struktury, czyli brzuszce i ścięgna odpowiadają za ruch zgięciowy palców, wytłumaczę Wam, w jaki sposób w ogóle dochodzi do danego schorzenia, do tego schorzenia, do palca zatrzaskującego. W normalnych warunkach ścięgna mają swoją właściwą objętość i prześlizgują się gładko pod pochewkami, czyli pod tryczkami, bo taką mają nazwę w tym przypadku. Początkowo może dochodzić do dyskomfortu związanego z miejscowym stanem zapalnym. Kiedy dochodzi do migracji komórek zapalnych, zwiększonej ilości receptorów bólowych i drażnienia receptorów bólowych w miejscu stanu zapalnego, w miejscu zgrubienia, które początkowo jest malutkie, w obrębie ścięgna, pojawia się dyskomfort. Objawy, które występują w palcu zatrzaskującym, to tak. Dyskomfort związany z tym, że miejsce zapalenia musi się przesuwać w pochewce, dodatkowo drażni to, jest drażniane przez pierwszy troczek, ten, na którym dochodzi do największego tarcia w obrębie ścięgna. Później może się pojawić ból, tkliwość palpacyjna przy ucisku. Na końcu, w momencie, kiedy ścięgno grubieje, pojawia się na nim grudka. Pojawia się miejsce, gdzie odkłada się kolagen i dochodzi do zgrubienia miejscowego ścięgna. Ta grudka, w momencie, kiedy wyskakuje z pochewki, może dochodzić do przeskakiwania, początkowego przeskakiwania ścięgna, ale wtedy jeszcze jesteśmy w stanie siłą woli, ruchem czynnym, nie pomagając sobie, wprowadzić tą grudkę z powrotem do pochewki. Natomiast w momencie, kiedy zgrubienie urośnie do dosyć dużych rozmiarów, może dojść do takiej sytuacji, gdzie dochodzi do zatrzaśnięcia palca i trzeba sobie pomóc za pomocą drugiej ręki, bądź też samej, na przykład kciuka, jeżeli to jest palec wskazujący, do odblokowania palca. Wtedy to zgrubienie wskakuje z powrotem do pochewki. Najczęściej towarzyszy temu wyraźny dyskomfort albo nawet wyraźny ból. I teraz tak, każdy musi mieć wszystkie objawy książkowe. U niektórych jest tak, że faktycznie to ładnie przeskakuje. Na początku pojawia się dyskomfort, ból, przeskakiwanie, a później całkowite zablokowanie palca. Natomiast w momencie, kiedy ktoś jest wyraźnie odporny na ból, albo kolagen odkłada się w obrębie, tworząc grudkę, odkłada się powoli, nie tworząc jakiegoś wyraźnego stanu zapalnego, dyskomfortu i bólu, może się pojawić tak, że pierwszym, może się zdarzyć tak, że pierwszym objawem, jaki się pojawi, tak naprawdę jest przeskakiwanie, zatrzaskiwanie palca. Może być tak, że w ogóle jedynym objawem, jaki występuje, jest właśnie to zatrzaskiwanie palca. Etiopatogenezę powstawania takiego zgrubienia na ścięgnie doskonale można wytłumaczyć Kubuś Puchatek. Wyobraźcie go sobie jako takie ścięgno, które przesuwa się w pochewce, pocierając brzuszkiem cały czas o troczek, jakim jest otwór wejście do nory królika. W wyniku ciągłego drażnienia mechanicznego brzuszek puchatka puchnie. Oczywiście niektórzy twierdzą, że to od miotku, ale myślę, że to jest spisek. Tak naprawdę winne są fibroblasty i makrofagi. W pewnym momencie dochodzi do tak dużego powiększenia brzuszka puchatka, że próbując się za którymś razem wydostać z nory królika, utyka w otworze. Wtedy, żeby go wypchnąć na zewnątrz, czyli wsunąć zgrubienie na ścięgnie z powrotem do pochewki, przesuwając pod troczkiem najczęściej A1, potrzebna jest jakaś siła zewnętrzna. W tym przypadku jest to królik, który imituje drugą naszą rękę albo palec tej samej ręki, która pomaga jak gdyby w otwarciu palca. Swoją drogą Puchatek nie miał tak małego rozumku, skoro wiedział, że miodek lepiej kraść od królika, niż wybierać z meksykańskiego więzienia. Wtedy też dowiedziałby się,
że Jezus Cię kocha nabiera zupełnie nowego znaczenia w różnych częściach świata. Powiedziałem Wam przed chwilą o wszystkich objawach, które mogą występować w przypadku palca zatrzaskującego. Natomiast dobre pytanie, czy jest jakaś taka diagnostyczna metoda, która w sposób obiektywny jest w stanie potwierdzić bądź wykluczyć obecność palca zatrzaskującego? Otóż niektórzy próbują stosować do tego USG i już Wam wytłumaczę, czemu moim zdaniem oczywiście wykonywanie USG w przypadku palca zatrzaskującego jest zupełnie bez sensu. Ścięgna generalnie zbudowane są z włókienek, które układają się równolegle do siebie, biegnąc od tej części, która pociągnę za włókno, do tej części, gdzie przyczepiają się do kości. Mają budowę dosyć podobną do sznurka. Oczywiście nie są splecione tak jak sznurek, tak jak tutaj na przykładzie, ponieważ jest to sznurek pleciony, a w normalnym ścięgnie włókna ułożone są równolegle względem siebie. Ale posłużę tutaj jako podstawowy model, ponieważ ciężko dostać jest taki sznureczek, gdzie właśnie włókna nie są plecione. Wyobraźcie sobie, położę Wam przed Wami, wyobraźcie sobie generalnie, że to są właśnie Wasze ścięgna. Ścięgna z kilku palców, powiedzmy z czterech palców. I teraz tak, trzy z czterech ścięgien, które przed Wami położyłem, mają objętość 3 mm. To jest mniej więcej średnia objętość ścięgna. Oczywiście to się może różnić w zależności od tego, jaki rozmiar ma sam człowiek. Dlatego u dzieci będą ścięgna innej wielkości, u dorosłych innej wielkości, u osób, które wykonują pracę fizyczną od podstaw albo wszyscy w rodzinie są bardzo duzi, u nich te ścięgna będą dużej objętości. Ale tak, 3 z 4 tych sznureczków, które macie przed sobą, są objętości szerokości 3 mm. Jedno z tych ścięgien ma szerokość 3,5 mm. I to wystarcza w zasadzie, pod warunkiem, że to zgrubienie jest odcinkowe, do tego, żeby występowały objawy palca zatrzaskującego, czyli tak zwane przeskakiwanie. I jak myślicie generalnie, które z tych ścięgien ma większą objętość? To, co widzimy w obrazie USG, widzimy poszczególne ścięgna. Także widzimy jedno ścięgno, ewentualnie możemy taki obraz zapisać i porównać sobie ze ścięgnem występującym obok. Natomiast kolejnym powodem, dla którego uważam, że badanie USG nie ma najmniejszego sensu w przypadku palca zatrzaskującego, jest to, że wy tak naprawdę nie widzicie danego odcinka, takiego dużego odcinka ścięgna. To, co widzicie w badaniu USG, to jest mniej więcej taki fragmencik. Taki mały, dlatego że mniej więcej, powiedzmy, że to jest szerokość głowicy. I tak naprawdę to zgrubienie nie jest na pełnej szerokości, tylko ono jest mniej więcej na szerokości 1, może 1,5 cm. Żeby Wam dalej uzmysłowić, że badanie USG w przypadku palca zatrzaskującego jest bez sensu, moim zdaniem, macie tutaj sznureczek, który odpowiada ścięgnie. W obrębie tego ścięgna w jednym miejscu wsunąłem metalowy drucik, który ma swoją objętość, wystarczającą do tego, żeby zwiększyć objętość tego sznurka, tak żeby on przeskakiwał w momencie, kiedy przechodzi przez troczek. Jak myślicie generalnie, w którym miejscu to zgrubienie występuje? Czy jest ono na przykład tutaj? Czy ono jest na przykład tutaj? Czy ono jest na przykład tutaj? Jak widzicie, to dosyć fajnie imituje zgrubienie w obrębie ścięgna, natomiast tutaj nie ma żadnego drucika. Wystarczy rozciągnąć troszkę to ścięgno i się okazuje, że żadnego zgrubienia w tym miejscu nie ma, bo sznurek nie jest żywą strukturą, chyba że jest źle spleciony, w co niespecjalnie wierzę. Natomiast drucik jest wsadzony w to miejsce. Nie da się go zgiąć. Natomiast zobaczcie generalnie, że różnica pomiędzy, i to jest różnica wystarczająca do tego, żeby takie ścięgno zaczęło boleć, może niekoniecznie przeskakiwać, ale zaczęło boleć. Zobaczcie generalnie, że różnica pomiędzy tą częścią, gdzie kończy się drucik, a tą częścią, gdzie drucika nie ma, jest naprawdę minimalna. I zobrazowanie takiej różnicy w USG, bo taki fragment ścięgna widzicie na szerokości głowicy, jest praktycznie niemożliwy. To znaczy waha się o granicę błędu diagnostycznego.
Kolejnym powodem, dla którego uważam, że wykonywanie USG w przypadku palca zatrzaskującego jest bez sensu, jest fakt, że aby palec się zatrzasnął, najczęściej trzeba dosyć mocno zgiąć palec. Wtedy to zgrubienie na ścięgnie przeskakuje pod pierwszą pochewką i klinuje się za nią. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie zauważyć to zgrubienie na ścięgnie w USG. Problem jest niestety taki, że w momencie, kiedy palec jest zgięty, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przyłożyć na tym odcinku głowicy, ponieważ przeszkadza temu sam palec. Wtedy trzeba by rozprostować palec. Dochodzi wtedy do wciągnięcia zgrubienia pod pozostałe troczki, bo tych troczków jest tutaj dużo więcej niż tych gumeczek. Wtedy przekładając głowicę w danym miejscu, i tak nie jesteśmy w stanie zobrazować zgrubienia na troczkach, ponieważ ścięgno i tak się rozpłaszcza w wyniku wejścia pod troczki. Jeśli chodzi o leczenie takiego palca zatrzaskującego, to po jednej stronie mamy rehabilitację, takie bardziej naturalne metody, bez podaży leków i bez zabiegu operacyjnego. Po środku właśnie mamy podaż leków miejscową, a po drugiej stronie mamy leczenie operacyjne. W obrębie leczenia zachowawczego mamy przede wszystkim unieruchomienie danego ścięgna, tak żeby ono się nie przesuwało, tak żeby nie drażniło tym miejscem, gdzie migrują komórki zapalne, nie pocierało o pierwszy troczek, bądź też któryś kolejny troczek, bo to nie musi być tylko pierwszy. Plus dodatkowo fizykoterapia oraz rehabilitację, terapię manualną. Kiedy rozciera się daną okolicę, zwiększa się ukrwienie, dodatkowo za pomocą fizykoterapii możemy właśnie pobudzić tą okolicę do gojenia. Leczenie zachowawcze ma swoją skuteczność. Jest ona akurat najmniejsza z tych trzech wybranych metod leczenia. Natomiast, jak pokazują badania, w momencie, kiedy pacjenta się uda wyleczyć i pozbędzie się tego schorzenia dzięki terapii manualnej, fizykoterapii i unieruchomieniu, jest największa szansa, że to schorzenie nie wróci. Jest to najbardziej kłopotliwe dla pacjenta, dlatego że logistycznie trzeba się u fizjoterapeuty pojawić. Dodatkowo, jeżeli ręka będzie unieruchomiona, no to przynagiwsowa sprawi, że ręka przez jakiś czas, na czas unieruchomienia, będzie mniej sprawna, nie będzie można jej używać. Dlatego akurat tą metodę leczenia pacjenci wybierają w zasadzie najrzadziej, tak samo rzadko jak leczenie operacyjne, które jest jak gdyby ostatnią drogą, od której raczej staramy się nie zaczynać. Po środku jest może nie najfajniejsza metoda leczenia generalnie, ale ta, która jest najczęściej stosowana, dlatego że jest stosunkowo bezpieczna, plus dodatkowo ma dosyć dobre wyniki. I przede wszystkim jest szybka i tania. To jest podaż miejscowa leku. I najczęstszym lekiem, który się podaje, jest na przykład w Polsce Dipropos albo Depomedrol. To są leki sterydowe, czyli potocznie zwane blokadą. Tą najczęściej stosowaną metodą leczenia jest podaż leku, dlatego że ona jest szybka, tania i dosyć skuteczna. Dlatego że skuteczność tej metody to jest około 90-95%, w zależności oczywiście od badania, które zostało wykonane i zostało zebrane gdyby wyniki w obrębie danej grupy badawczej. Minusem generalnie stosowania tego leku, jak pokazują badania, jest to, że w 30%, około 30% przypadków dolegliwości mogą wracać po roku. Lek ten ma za zadanie zniwelować stan zapalny w miejscu, gdzie się go podaje. On się miejscowo i tak rozpływa, więc nie musimy idealnie trafić. Ważne jest tylko, żebyśmy nie trafili bezpośrednio do ścięgna, ponieważ ono hamuje wszystkie procesy, nie tylko procesy zapalne, ale także procesy gojenia, procesy ukrwienia i tak dalej. W momencie, gdy podalibyśmy lek przeciwzapalny Dipropos albo Depomedrol do ścięgna, jest cień szansy, że dojdzie do degeneracji ścięgna i jest niestety ryzyko jego zerwania. To prawda, ja w przypadku palca zatrzaskującego nie znalazłem żadnego badania, które by opisywało, że ktoś właśnie nieostrożnie podał lek do ścięgna, nawet jeżeli to zrobił, to nie doszło do zerwania ścięgna w przebiegu jego degeneracji. Ale na szczęście jest to taka okolica, gdzie dosyć powierzchownie leży ścięgno, więc jeżeli ktoś jest tylko ostrożny i ma trochę wprawy, na pewno sobie poradzi. Oczywiście no, nie zalecam tego pacjentom, generalnie bo raz nie zdobędą leku sterydowego, chyba że został wypisany przez lekarza, a dwa generalnie no, wkuwanie się samemu w swoją rękę jest dosyć kłopotliwe. Sami zresztą możecie spróbować nawet ze zwykłą szpileczką, zobaczycie, że ręka automatycznie ucieka od tej szpilki. Na końcu mamy jeszcze leczenie operacyjne.
I to nie jest tak, że żeby dojść do tego leczenia operacyjnego, trzeba przejść przez wszystkie te trzy metody. Można oczywiście zacząć w ogóle od leczenia operacyjnego, ale jest ono na tyle inwazyjne, zresztą jak każda operacja, że raczej staramy się to leczenie operacyjne zatrzymać na sam koniec, w momencie, kiedyby rehabilitacja albo podaż miejscowa leków byłaby nieskuteczna. Można oczywiście, jeżeli ktoś na przykład nie chce się rehabilitować, nie chce miejscowej podaży leków, bo się boi na przykład właśnie tych tak zwanych blokad, można oczywiście zacząć nawet od tego leczenia operacyjnego. Ma ono najwyższą skuteczność, ponieważ jak pokazują badania, 90-95% osób, które przeszło zabieg operacyjny, ma ustąpienie dolegliwości. O tym, na czym zabieg operacyjny polega, to już za chwilkę. Ma ustąpienie dolegliwości i w przeciwieństwo do tej środkowej metody, czyli podaży leków sterydowych, dolegliwości nie powinny już wrócić. Ponieważ zabieg operacyjny, czy to przezskórny, czy to na otwarto, polega na przecięciu troczka, który jest jak gdyby problemem, i przez ten troczek właśnie przeskakuje to zgrubienie na ścięgnie. W momencie, kiedy nie ma tego troczka, zgrubienie jest, ono i tak później troszkę maleje, a nawet jeżeli nie zmaleje, to ono gładko przeskakuje pod strukturą, której tam w zasadzie nie ma, ponieważ troczek jest przecinany w trakcie zabiegu operacyjnego. I tak jak powiedziałem wcześniej, o ile w tej środkowej metodzie częstość nawrotów jest około 30% po roku zastosowanej metody, o tyle w leczeniu operacyjnym te nawroty nie powinny się zdarzać, ponieważ troczek nie zrasta się. Jedynie w momencie, kiedy zgrubienie przesuwa się, jak gdyby, powstaje w innym miejscu, w dalszej części, ponieważ dalej są kolejne troczki, tak jak wcześniej wytłumaczyłem, no wtedy może pojawić się palec zatrzaskujący, ale to jest opisywane jako parę procent przypadków. I to najczęściej też po paru latach. Natomiast na czym taki zabieg operacyjny polega? Są dwie w zasadzie metody, które są stosowane. Najczęściej jest stosowana, przynajmniej w Polsce, metoda na otwarto. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda taki dostęp operacyjny do palca zatrzaskującego. Oczywiście my w trakcie zabiegu operacyjnego nie wycinamy takiej łezki, tylko wykonujemy nacięcie podłużne wzdłuż palca po to, żeby odchylić skórę i zaszyć ją z powrotem. Oczywiście po nacięciu skóry nie widzicie wszystkiego tego, co tam jest, ponieważ przykryte jest to tkanką tłuszczową, którą tam też widać na brzegach zresztą. Tutaj okienko jest zrobione tylko po to, żeby Wam uzmysłowić, jakie struktury, najważniejsze struktury leżą tam wewnątrz. Największą trudnością w trakcie takiego zabiegu operacyjnego jest fakt, że po bokach, co zresztą tutaj widać, przebiegają naczynia oraz nerwy, których oczywiście nie chcecie uszkodzić. Po środku dopiero leży ścięgno zamknięte pochewką. O, na tej właśnie szerokości. Tutaj właśnie macie pokazane, w jaki sposób podchodzi się pod troczek. Oczywiście nie patrzcie na to, że całość drży i jestem dosyć niezdarny, ponieważ normalnie w trakcie zabiegu operacyjnego nie trzymam w jednej ręce kamery. Normalnie pod spód tego troczka wsuwamy rynienkę i po tej rynience możemy przeciąć delikatnie nożem. Niekoniecznie ta rynienka musi być użyta, natomiast ona zabezpiecza ścięgno, które leży pod troczkiem, bo samego ścięgna nie chcecie uszkodzić. Po nacięciu troczka, najlepiej ostrym nożem, nie tak jak tutaj w tym przypadku, odsłania nam się dalsza część ścięgna. Dobrze mieć stuprocentową pewność, że nacięliście troczek do końca, więc warto wsunąć rynienkę czy jakieś inne narzędzie dalej i dokończyć cięcie. Należy tylko uważać, żeby nie przeciąć za dużo troczka, nie wyjść na następny troczek, bo brak każdego kolejnego troczka może skutkować niestabilnością ścięgna. Po takim zabiegu operacyjnym, po przecięciu troczka, warto ścięgno podnieść sobie do góry, zobaczyć, czy faktycznie dobrze chodzi, czy nie ma w jego obrębie jakiejś zmiany patologicznej, którą na przykład chcielibyście wysłać na badanie histopatologiczne. Drugim sposobem zabiegu to jest zabieg przezskórny. Rzadziej stosowany w Polsce. Nie wiem czemu w zasadzie, ponieważ znalazłem badania, które pokazują, że w przypadku zastosowania zabiegu przezskórnego jest dokładnie taka sama ilość sukcesów, dokładnie taka sama ilość powikłań, jak w przypadku zabiegu ogólnego. Może właśnie to jest przyczyną tego, dlaczego się nie stosuje tego zabiegu przezskórnego.
Zabieg przezskórny polega na tym, że albo na wyczucie, trochę na wyczucie, albo pod kontrolą USG wkłada się pod skórę specjalny haczyk, bądź też ostrze, i tym ostrzem przecina się na dane troczek. Po zabiegu operacyjnym dosyć szybko jesteście w stanie wrócić do sprawności, ponieważ przecinany jest tylko troczek, który nie odpowiada za sam ruch danego ścięgna. Znaczy nie odpowiada bezpośrednio. On jest jak gdyby taką strukturą, która ułatwia ten ślizg i troszkę zmienia wektory sił. Ale tych troczków jest na szczęście na tyle dużo w obrębie palca, że inne spokojnie go mogą zastąpić. Po zabiegu operacyjnym jedynie należy uważać. I to niestety miałem jeden taki przypadek, mamy koleżanki, nie powinienem się tym chwalić, ale należy uważać generalnie na higienę ran. Przede wszystkim, żeby się nie zabrudziła, żeby nie wracać do warunków, i to jest niestety ten przypadek, o którym w tej chwili myślę, do warunków, które są dosyć niehigieniczne. To znaczy, jeżeli pracujecie jako pomoc dentystyczna, pomoc medyczna, pracujecie w brudnych warunkach, kiedy może dojść do zabrudzenia rany, może się to skończyć przedłużonym gojeniem albo nawet infekcją rany. Wtedy jest sytuacja dosyć kłopotliwa. Czasem jest tak, że zakażenie jest powierzchowne, gojenie skóry po prostu będzie dłużej trwało, natomiast w momencie, kiedy infekcja wejdzie głębiej, wtedy to się może skończyć bardzo niedobrze. Tak jak na przykład w przypadku tej mamy koleżanki, rewidować ranę, wysprzątać całą okolicę, przez to gojenie z 2-4 tygodni może się przedłużyć nawet na pół roku. Jest jeszcze jeden, może nawet nie tyle sposób leczenia, co sposób poradzenia sobie z palcem zatrzaskującym. Miałem dwóch takich pacjentów, w zasadzie pacjentki, bo to za każdym razem były kobiety, które w dosyć ciekawy sposób jak gdyby wyręczyły mnie z wykonania zabiegu operacyjnego. U nich dochodziło już do pełnego zatrzaskiwania palca, gdzie z dosyć dużą siłą trzeba było pomóc za pomocą drugiej ręki, żeby odblokować dany palec. Chwilę przed zabiegiem operacyjnym jedna i druga pacjentka przyszła do mnie i powiedziała, że w momencie, kiedy zatrzasnął się im palec, przypadkowo trafiły, nie pamiętam drugiego przypadku, ale pierwsza pacjentka trafiła o framugę, przez co doszło do nagłego rozprostowania danego palca. Co się okazało? Grudka była na tyle silna, na tyle wytrzymała, że przechodząc z dużą siłą, z dużą prędkością pod troczkiem, rozerwała go. Czyli zrobiła pacjentka w zasadzie to, co my robimy podczas zabiegu operacyjnego, tylko za pomocą noża. Ona to samo zrobiła za pomocą tej grudki, która była na tyle twarda, że rozerwała troczek. Okazało się, że bardzo dobrze się czuła, dolegliwości bólowe praktycznie minęły, nie było obecne przeskakiwanie. Jeżeli tylko macie jakieś pytania, możecie je zadawać. Postaram się na nie odpowiedzieć, jeżeli tylko się zbierze jakaś określona liczba pytań. Bądź też postaram się odpowiedzieć na nie w komentarzach. Do zobaczenia.